Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europa Universalis 4. Mamy teraz całkiem spory riazań, bo z Litwą się nie udało. I jadziem teraz mojej jedynej najemnicy, którzy wciąż mam hajs powyżej 1000, więc wciąż ich używam. Zużyjemy tak ich jeszcze tutaj do podbijania parę rzeczy, żeby nie zmarnować zbyt dużo manpowera, a potem skasuję ich, kiedy spadnie mi hajs poniżej 1000. A wy tutaj bądźcie gotowi. Nawracać tam dalej, nawracać póki się da. Oni się szybko regenerują. Manpowera nie zużywają. Sprzedatne, sprzedatne. Permian separatist. Okej, na Moskwę poszliście, to zajebiście. Bardzo dobry wybór. My sobie podbijamy te prowincje spokojnie. I oni idą na Czerdyny. No tego wam nie mogę pozwolić niestety zabrać. A teraz jest nas dużo mniej. Czy ja poradzę sobie z taką... Mając tak mało? Do pewności weźmy tych typów tam. To się może nie udać. Mamy dużo przewagę niby siły. Kurwa, naprawdę jestem mocniejszy od nich. Nieźle. Dobra, idziesz tu. A ty możesz zawrócić właściwie. 80% Zaporożan. Mogę się ustawić w Zaporożu, żeby to powstrzymać, czy wolałbym raczej tego nie powstrzymywać? Zaporoże, to jest tu. Zaraz, mogę oddać Zaporoże. Nie, zrobiłem kola. Okej, okay, chuj. No to stań tutaj, spróbuj to powstrzymać. To ci się nie uda. Ale może z czasem się uda. Dobrze. Zanim wybuchnie, może uda się sprawić, żeby nie wybuchła wcale. Karakum. Kiwan. Możemy jechać na Karakum w sumie, nie widzę problemu. Karakum? Karakum. To jest Karakum, świetnie. Możemy to powstrzymać całkowicie. Cała reszta raczej nie. Koczkor jeszcze jest. Jest Koczkor i jest jeszcze... W sumie to niewiele więcej. Okej, chodźmy na Koczkor. Gdzie jest Koczkor? Koczkor. Sam raz. Stajesz tu stary. Sprawiasz, że to się nigdy nie pojawi. Myślę, że... Mamy opanowaną sytuację w takim razie. A ty możesz zniknąć. Znikaj. Teraz powinniśmy mieć trochę lepszą sytuację z hajsem. Handel. Jak stoimy z handlem? Czy ktoś może mi jakoś poradzić teraz? Jak ustawić handel? Czy ktoś tu widzi jakieś możliwości? Proszę, pokażę wam mapkę. Ktoś coś wie, ma jakieś podpowiedzi, gdzie powinienem co robić. A tak poważnie, tak konkretnie. Nie to jakieś tam propozycje z dupy nie przetestowane, tylko jak ktoś się zna i widzi wszystko i zna fakty, jest geniuszem, to poproszę o podpowiedzi, a inaczej to nie wiem. Eksperymentowanie mi się trochę znudziło, ale w sumie tam się zabawił chętnie. Nie chcę was zanudzić, może to jest to. Tak, ja bym się chętnie zabawił, ale nie chcę was zanudzić tymi bzdurami, więc ja to oleję. Wiele się tutaj raczej nie da wyciągnąć. Chyba, że w Astrachaniu. Astrachań? Nie, Astrachań wypuszcza wszystko dalej, nic nie zostaje. Gdzieś coś jest... To nie są końcowe nody, kurwa. W Europie to jest fajnie, bo tu wszystko spływa do Lubeki i później jest tylko jeden wychodzący. 70. Chyba Astrachaniu się odbywa samo z siebie, prawda? Więc nie muszę pomagać. Krym. Po co ja zbieram w Krymie? Może zacznę zbierać w Kazaniu jednak. Zamiast w Krymie. A może zacznę zbierać wszędzie. Zaraz. Ty, Krym. Ty zbierasz w Krymie, a ty w Samarkandzie też coś zbierasz. 80%. Okej. Okay. Zaraz, może to nie ma sens nawet. Ja powinienem mieć więcej kupców. Dobra, nie rozumiem. Jebać to. Jebać. Netherlands declares independence. Czy tu już kiedyś tego nie zrobiłaś? Czy to było w mojej innej serii? Jebie mi się trochę w głowie. Nie wiem. Administrative technology. Ale ja mam dużo punktów. Jeszcze niedawno miałem problemy z korowaniem. To chyba dlatego, że tyle spaliłem prowincji. To naprawdę moc. Zróbmy to, bo to jest production efficiency poprawione, więc trochę więcej hajsu zawsze. I dyscyplina plus 5%. Oh yes. A tu będzie monthly autonomy 5-0.05. Jakie, ale dobre, wymyślenie te rzeczy, dobrze to zrobiłem. Jeszcze tylko aggressive expansion impact -20% też byłoby dobre, coś mi to raczej nie przeszkadza za bardzo, ale no. National tax modifier 20%, to mnie uratuje. To mi da hajsu w chuj.
tak około. Dobra, Commonwealth możemy zaatakować July 77. Mam nadzieję, że Riazan wyrobi się z korami. Myślę, że nie. Holy Roman Empire, Oldenburg, Evangelical Union is victorious. Has been forced to abdicate. And Protestantism is now dominant faith in the empire. Yep, dokładnie tak jak mówiłem, że będzie. O kurwa. A, to jest piękne. Trzech elektorów. Holy shit. No ładnie. A więc tak to wygląda. Widzicie? W mojej serii anglojęzycznej zjebałem. Wygrałem wojnę jako protestanci. I nie wziąłem tego, co trzeba. I jest pokój religijny. I nie ma oficjalnej religii. Taka bzdurka. No cóż. No bardzo ładnie. Trzech elektorów. To raczej nie jest... Teraz może podać problemy z wyborami. O Jezu Chryste. Kto to wymyślił? Większość Niemiec w zasadzie jest... Nie, połowa. Dobra. Nieważne. Jebać. Kolonizacja była miła. Ale raczej nie będę tego robił. Gruzja, nie chcę walczyć z otomanami. Muszę walczyć z otomanami? Georgian Conquest of Erzincan against Wy naprawdę zaatakowaliście otomanów? Co za typy? Tunis i Nowogród jeszcze. A propos Nowogrodu. Mogą ich zasanizować. To by się przydało w sumie. Tylko nie mam powodu, kiedy jest... Dobra, nieważne. Dobrze, otomanie, więc no w tej sytuacji, ja muszę zobaczyć, jak silni jesteście. Jesteście w chuj silni, po prostu ja jestem silniejszy. 51 tysięcy żołnierzy w tej chwili, sorry, muszę się rozciągnąć. Dobra. Okej. Będę mógł wezwać Persję? Nie będę mógł wezwać Persji, bo... Nie będę mógł wezwać Persji. Persja jest tu po to, by mi pomagać przeciwko Otomanom. Ja to akceptuję. Ale nie podoba mi się to. Ja mam buntowników, którymi muszę zająć. W tej chwili nie mam, ale będę miał na pewno. Jak to wygląda? Buriat Separatist się pojawiło. Okej, to będzie sporo tego. Gdzie są te Tanu, coś tam? Chyba tam między górami. A, tu. Alright, okej. Trzeba będzie kogoś tam wysłać. Tu mamy 4-3 w Kefe. Tu mamy nic. To spada. W porządku. Co porożny separatist. Gruzja sama sobie z całą jebaną pewnością nie poradzi. Oni liczą na to, że ja ich uratuję. Czy mogę ich zostawić? Czy mogę... zdradzić Gruzję i wsadzić im sztylet w dupę? No ale mogę zwiększyć trust i postanowić im pomóc. Dobrze, kto chce zniszczyć kilku Turków? Co za dużo kebabów, to niezdrowo. Chodźmy zniszczyć Turków. Póki nie mają za dużej przewagi technologicznej. To jest 13, a my mamy 14. Okej. Ostatni taki moment, kiedy hordy jeszcze wciąż są silniejsze od nich prawdopodobnie. Także przejdziemy się gdzieś tutaj na razie na tyły. Weźmy jeszcze tamtych i też się przejdziemy gdzieś tamte okolice. Jak będą bunty, to chuj. To zobaczymy, co da się zrobić. Wy, Persja, dajcie mi przenosz wojsk. A propos, trust 100, o kurwa, niezły jestem. Ask for military access, Persja. Pozwalacie mi i zajebiście. I teraz ja jedę tu. A wciąż ten jest bliżej? Tędy być dobrze. Ale nie zostaną rozjebani, ja nawet tam nie zdążę przyjść. A ich już nie będzie. Taka sytuacja. Ale spróbujemy. W sumie jadę tam najszybciej, jak będę w stanie, bo oni zaraz ich zaatakują i może uda mi się trafić na jakieś tam defensywne. Bukhara. Fort w Bukharze. Gdzie jest Bukhara? Bukhara, tu jest Bukhara, okej. Let it fall, pewnie, że tak. Zniszczyć to. Nie potrzebuję.
Mam jeszcze jakieś forty, które są niepotrzebne zupełnie? Na przykład wszystkie, jakie mam z wyjątkiem w stolicy? Dobra, nie mam więcej. Super. Dobra, jesteśmy tutaj, zajebiście. Oni mają bardzo dobrego dowódcę, z dużym szokiem. Czy mogę sobie zdobyć jakiegoś lepszego dowódcę ja? Myślę, że powinienem móc. Generał 50 meter par, przydał mi się jakiś... O, to o tym mówię. Super partia. Dobrze. 3-5-0. No to 0 ostatnie, to jest manewer. Ale jeżeli będę się bronił, nie ma to żadnego znaczenia, że manewer jest niski. Więc to jest dobry dowódca. Dobrze, jadziem tam. Oni nas atakują, to ja teraz się obronię i wszystkich ich wypierdolę w chuj. Taki jest plan. Okej, oni się przestraszyli, czy oni chcą jechać od góry na mnie? Mogliby tak zrobić. O, nowogród. O, tak, zapomniałem o nowogrodzie. Tuni się raczej będzie traktowany jako otomanie, ale nowogród. To jest trochę inna sprawa. Nowogród. Czy mogę tam coś wysłać? Nie mogę nic tam wysłać. Nie muszę. Przydałoby się może wsiąść jedną armię, wypierdolić w kosmos ich armię i wtedy Ryazan może sobie spokojnie już oblegać. Ryazan, ile ty masz fortów tutaj? To jest fort. I ty go... Ty mój... Dobra. Poradzi sobie Ryazan, ufam mu. Chyba mu nie ufam. Ale będzie musiał sobie jakoś poradzić. Rival war rivals, dorobione, super technology, dawać, idziemy dalej. I... Okej, czy będzie pierwszy, czwarty? Kiedy to będzie bitwa? 31. Marzec. Super, 31. Czyli oni muszą przestać, albo zostaną się, wjebują się w coś, czego nie są w stanie powstrzymać. Obawiam się, że sobie nie poradzicie, chłopaki. Bo ha ha. Super. Recall diplomat. A teraz tak. Ty jedziesz tutaj dalej, a ty jedziesz tutaj dalej. I lepiej, żeby to się nam udało. Tu by się przydało wziąć tego typa, okej. Okay. Ty bierzesz tego dowódcę. Infantry cost, ale to nie będziemy kupować nowych armii, to będzie dobrze. Nowogród spływ... Co? O kurwa. Czyli musieliśmy już zająć ich stolicę, zanim oni zajęli naszą i w ten sposób Nowogród został wyjebany z wojny. Bardzo dobrze, szkoda tylko, że nie mogę ich zwasalizować. Gdybym w tej wojnie ja ich zwasalizował, to było nawet fajnie. Ale chuj tam. Armia otomanów poszła na Ryazan. Wy naprawdę przeszliście przez Polskę i oni wam pozwolili? Czy wy prowadzicie wojnę z Polską w dalszym ciągu? Nie prowadzicie wojny z Polską. Głupie otomany. Zatem otomany, macie przemarzować przez Polskę. Moskwa daje wam nawet przemarzować. Nie, tak. Tak jest. Ale przez Polskę nie macie. To dlaczego tu jesteście? Jakim cudem? Co to jest? Conquest masz. Dobrze, nie ogarniam motywu, jak oni przeszli. Chyba, że przeszli statkami, to jest taka opcja ewentualnie, ale... Ale nie ma, nie, te takie armii nie przerzucili w ten sposób. No dobrze, ty zostaniesz tutaj. Ty już tutaj stoisz, wszystko jest świetnie i możemy cię posłać gdzieś jeszcze dalej, nie? Ale to w międzyczasie będę oddawał Gruzji. Otomanie staną się słabsi, to w sumie może i dobrze. Nie wiem, po co ja na nich walczę, ale czuję jakoś w sobie taką małą potrzebę zrobienia czegoś dla sojusznika. Gorzej, że Ryazan tak to trochę w pierdół dostanie. Ale wydaje mi się, że ja szybciej spuszczę w pierdół otomanom niż otomanie Ryazanowi. Tylko, że nie jestem w stanie nigdzie dalej pójść, kurwa. Dobra, stańmy tutaj. Mogę tam dalej pójść? Nie mogę. Shit! Elep podbity. Fajnie. Proszę się rozdzielić. Pozabierać parę prowincji. A my tutaj czekamy dalej na Amasaya. Amasaya zajęta. Fajnie. Gruzja dla was, proszę bardzo.
Gdzie możemy jechać dalej? Tu są jakieś... te forty. Dobra, jedziemy na... ty idziesz na Isel, a ty idziesz na Ankara. A wy będziecie armią, która zajmuje się zajmowaniem pierdukowych prowincji. Także do roboty. Przy okazji zabijaniem tych małych chujków. Great Comet. No, kometa, kurwa, która zwiększa stabilne zamiast zabierać. Nieźle. Co to jest? Mysterious phenomena known on the sky have often been interpreted as bad omens or signs of the end times. An especially noticeable such phenomenon, a great comet, has been visible recently, causing more of a stir than usual. Choktu Choros, however, has taken the opportunity to closely observe the comet's movements. The result has been a scientific work that tells us much about the object's distance from us and dispels many old superstitions about comets. While it appears uncertain if commoners will remember this in the future, this comet has provided us more insight than fear. Dobrze, dobrze. A tak większość z was nie miała żadnego pojęcia, co to było napisane. Jak tam otomanie? Zniknęli już. Już ich nie ma. To znaczy, że zaraz tu ruszą i będą mi pierdalali, co? Jakoś sobie z tym poradzimy pewnie. Dobra, oddałaś tę prowincję dla Gruzji. Ja tu nie mam nic do zrobienia, ale jeżeli Gruzja troszeczkę najebie Otomanom, żeby oni trochę stali się słabsi, to dobrze. I jadą tu, skurwole. O Jezu Chryste, dobra. Trochę się boję, ale trzeba być gotowym na to, więc ja oleję tą prowincję chyba. Albo postoję tu jeszcze chwilę, zobaczę, co się stanie. Zmniejszę trochę prędkość. 45 tysięcy otomańskich kebabów. Biegnie. Karamany, gdzie teraz pojedziecie? Gdzie wy chcecie pojechać dalej? Idźcie na moją armię tą. Lepiej wezmę razem. O, tam jesteście, o kurde. Ankara. Jak to idzie? 28%? Szkoda to porzucić, nie? Ale chyba będzie trzeba. Postęp zatrzymać. I trzeba biec naokoło, więc nigdy się nie uda. O Jezu, kurwa Chryste, zgładzą nas. W takim razie. A i chujowy dowódca tam jest. Czy to naprawdę najkrótsza droga, jaką znasz? Ja pierdolę. Zdążymy? 8 maj? Oj, nichuja nie zdążymy. Będziemy ich atakować zaraz. Teraz to my nie zdążymy się cofnąć. Damy radę do 8 maja? Może wytrzymać to? Dobre kości są, nie? 5. Dawać, 6. Tylko do 8 trzeba, do 8. Damy rady, nie? I jeden, kurwa, dzień. Weszliśmy. Weszliśmy, kurwa, jak masło w dupę. To mogło nie być najlepsze porównanie. Dobra, 4-4, zmarnowaliśmy w chuj Manpowera. Proszę się wycofać. Nie jest coś tu już nam potrzebny. Ty staniesz i zajmiesz jego miejsce, a ty pójdziesz tam. O, Gruzja pozwala nam kontynuować oblężenie, zajebiście. Ty w zasadzie to możesz zajmować tę prowincję. Dobra, teraz tak. 5, ty, spierdalaj tam. Musisz się połączyć ze swoją armią. Ankara jest nasza, to jest nasze. Oddać to wszystko Gruzji. Masz Gruzja. Masz Gruzja. Kurwa, jeszcze nigdy w historii wszechczasów nikt takiej przysługi nie zrobił swojemu sojusznikowi jak ja. Trzeba rozjebać na tych typów. Jak przyjdzie tu kolejna armia tych sukin kotów, to ja już nie chcę z nimi walczyć. Wolałbym, żeby Gruzja przyjęła pokój. Po co wy jeszcze walczyć? Macie 24%, jesteście w stanie wziąć to, co chcecie. Karaman, dobra, idziemy tu.
Dobra, zobaczmy jaką armię, jaką... Military 13, dobrze. Military 13, macie jakieś ideasy mocne? Economic i offensive, ale offensive macie jeden, tak? Okej, okay, czyli nie powinniście być szczególnie silni. Powinienem być w stanie was zniszczyć bez większego problemu, ale szkoda mi trochę tego manpowera. Okej... Okay. Riazan, udało się przejść przez Commonwealtha, jak to zrobiłeś? Może też mogę w takim razie? Mogę. Czyli, że to jest... Grants Military Access to Ottomans in Bavaria. Są rywalami, ale dają im przejście wojsk. Myślałem, że to nie jest możliwe, ale okazuje się, że jest. W porządku, dobrze wiedzieć. No dobra, rozjebałem ich bez większego problemu. Tylko, że tu idzie kolejna armia. Gdzie jedziecie? Armia Tunis, 15 November, Kanik. Chodźmy tam. Wyjdzieś na jakieś góry tam, no ale jestem gória. Nie! Nie! Nie, do domu. Tu dużo akurat nie straciliśmy, bo dużo tutaj nie było. Ale teraz tak, wy wpadniecie na tych tutaj, skurwolków, i wtedy będzie poważny problem, a ja chciałbym to zakończyć jeszcze jednak. Ostatnią rzecz, którą zrobię w tej wojnie. Idziecie tutaj, czy stoicie w miejscu? Idą pewnie. Nie, to ja idę, oni stoją w miejscu. Dobrze. Teraz zatem wy, moi drodzy, idziecie pomóc tamtym, bo to będzie koniecznie potrzebne za chwilę. Dobra, możecie iść tędy. Skoro uważacie, że tędy będzie bliżej, spoko. Niepotrzebnie tracę całą masę manpowera w tym wszystkim. Ale ich rozjebałem, jeez, mocny jestem. No mam trochę więcej dyscypliny, co prawda, mam trochę więcej morale i mam trochę więcej military tactics. Dobra, jestem lepszy pod każdym względem, spoko. To, Gruzja. A wy możecie już tutaj nie iść, ale skoro idziecie, to ty możesz być tam, a ty możesz tu zostać. Dalej forty. Nie ma tu wiele fortów. Nie wiem, gdzie oni się wycofują, ale my musimy iść i zablokować trochę przejścia. Idziesz tu, ty idziesz tam. I będzie super. Tunis się wycofuje. Którędy oni kurwa idą? Ja chciałbym to wiedzieć. Kiedyś była taka fajna opcja na początku, że mi pokazywali dokładnie dokąd się wycofują. Skoro oni są tu, oni muszą uważać, że tam jest jakieś miejsce dla nich, do którego mogą się udać z tamtej strony. Stąd szli tamtędy, co znaczy, że nie idą do Persji, znaczy, że muszą iść... O Jezu, kurwa Chryste, ja nie wiem, ale chyba postanowili zrobić wycieczkę dookoła świata. Nice. Dobra, kontynuujmy. My jesteśmy w stanie wytrzymać każdą armię wroga, wygląda na to, więc postujmy tutaj jeszcze chwilę. To idzie do Gruzji. I zbierzemy teraz ewentualnie 2000, proszę bardzo, i będziemy zajmować po kolei resztę tych wszystkich prowincji. Zaporoże wybuchło, dobra, wy powinniście się tym zająć, ale nie jesteście w stanie. O, a tam trzeba pomóc jeszcze Riazanowi. Kurwa, Gruzja, weź już przyjmij jakiś pokój, co? Weź przyjmij pokój. Weź, Gruzja. To jest ważne. Ja nie chcę z nim walczyć, ja już nie muszę i nie mam potrzeby i to jest chujowy pomysł, żeby z nim walczyć. 18 tysięcy, co tu może buchnąć z tej strony? To jest Buriat, to jest Tanu... A, coś tam, dobra, idziemy tam. To będzie istotne. A wy będziecie musieli zająć się tymi typkami, ale się nie poradzicie tak łatwo. O chuj. Dobra, idziemy. Czy naprawdę nie jest mało? Znaczy, czy nie jest dużo? Czy im nie wystarczy już to, ile pozajmowaliśmy? Dobra, oni chyba chcieli przejść na koło teraz. Armia Ottomanów. Zaruhan. Tak się nazywa prowincja Zaruhan.
wy tu stoicie, okej. Okay. Gruzja, Gruzja, kurwa. No, Riazan bije moich buntowników zamiast swoich. No dobra, swoich nie jest w stanie. Znowu bitwa, kurwa, mordująca manpower. No, muszę tam zostać, tak nie zdążycie ich zabrać, zniszczyć. Wbijasz tu, okej, okej, ty jesteś tu, zajebiście, zajebiście, stoisz, wszystko jest pięknie. Poza tym, że armia Tunisu trochę nam przeszkadza, bo debile z Gruzji nie chcą przyjąć pokoju. Myślę, że Ottomanie spokojnie by już się zgodzili na wszystko, co oni by im zażądali. Ale nie! I chuja, kurwa. Man of science. Dobra, poproszę jeszcze trochę. Rebel successful, no tak, tak. Riazan i Gruzja razem. No, Riazan ma wyjebane na tamtych buntowników, widzę. Nie jest, jestem w stanie zrobić nic z nimi, to co? To jebać to, to zajmijmy się czymś innym. Takiego dość wniosku. Zajęte, zajęte, wszystko zajęte. Gruzja, świetnie, to też Gruzja. Gruzja, to jest wszystko Gruzja. Idziesz na bolu. Ty idziesz na biga. Który oni tu biją pewnie. Mam radę być tam pierwsi? Tu nie pokazujesz, będzie bitwa, więc chyba tak. A jednak, kurwa, nie. Zaraz. On zdąży czy uciec? No, zdążył. Nieźle. Okej. Gruzja. I... to też Gruzja. Z powrotem. Teraz oni pójdą oblegać Kocaeli. Dobra, powinienem pójść na Edirne, ale oni mnie zablokują i tak. A jakbym jeszcze zablokowali na drugą, z drugiej strony, to dopiero byłaby tragedia. Urgent i antykulu. Kurwa mać. Dobrze, wynosimy się stąd. Spierdalamy. Koniec akcji w Gruzji. Jeżeli oni nie chcą, mimo tego, że zostawiłem dla nich całą Anatolię, przyjąć pokoju, to ja nie chcę im pomagać nigdy więcej. Idę stąd. Idę stąd, pierdolę nie robię. Wracam do domu, a wy to co? Dziwnymi ścieżkami kroczy wasza armia. Zatem do domu. Do domu. Przejdziemy się tam, bo tam trzeba to w końcu ochronić. Również przydałoby się ochronić tamtych. O Jezu, kurwa Chryste. Jak ja to zrobię? Dobrze, jedziemy tam. Przede wszystkim. Ja mam za mało armii. Ja mam normalnie za mało armii. A to jest za mało hajsu. Aby sobie z tym wszystkim poradzić. Zróbmy hajs. Zrobimy tak. To jest kopalnia złota. Zwiększymy to, aby móc zwiększyć to. A później zwiększymy jeszcze raz to, aby móc zwiększyć to. A później zwiększymy to. I jeszcze zwiększymy to. A, nie mam punktów. No tak, 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 rzeczywiście. Przydało się więcej punktów, żeby móc to zwiększyć. Okej, okej, okej. Zatem ty jesteś silną armią i musisz się tam gdzieś pójść do nich i to zrobić, załatwić wszystko. Przygotuj się również na tych do pomocy. Z tymi to nikt nie poradzi tak łatwo. Ale ty powinieneś się przygotować na to, żeby im pomagać. Dobrze, idziesz, ustawić się tam. Ty też się tam przejdziesz i ustawisz się gdzieś w tamtej okolicy. No widzisz tu. To przekażemy Gruzji. A on sobie poradzi z tamtymi buntownikami na pewno. Ten razem z tym trochę odzyskają manpowera i też poradzą sobie z tymi typami. Teraz ten typ...
Mogę go też do tego użyć. Okej, przejedź się tam. Jakoś to będzie. Tymczasem kończymy odcinek. Do zobaczenia.